Siemano, z tej strony Solar, z Mafia. I'd like to return to the classic. To jest moja klasyczna piątka. Chociaż nie wiem, czy taka klasyczna, może nieco zaskakująca, ale na pewno piątka. Pierwszy numer, który musi się tutaj znaleźć, to w ogóle pierwszy numer w życiu, którym się zajarałem, który w ogóle jakoś tam wpadł mi w ucho i prosiłem rodziców, żeby cały czas mi go puszczali. I to był numer Paul Anka Diana. I mam w ogóle takie nagranie na VHS-ie, jak miałem, nie wiem, ze 2 lata i tam sobie tańcuję, jak moje pierwsze tańce w ogóle są zarejestrowane. To do tego numeru właśnie. I co ciekawe, w ogóle zapomniałem o tym numerze, ale później sobie odświeżyłem winyle, które mam w domu i gramofon i znalazłem gdzieś tam na winylu to. I nawet nie wiedziałem, że to jest ten numer, tylko wleciał i wszystkie wspomnienia mi jakby wróciły. I w ogóle fajny jest ten numer, to tam jest taki tak naprawdę love song, ale jest taki śmieszny mezalians, że gość jest dużo młodszy od dupy, w której się zakochał, no ale jest jakiś tam taki mezalians społeczny, że ona trochę nie chce, bo jednak jest starsza i nie wypada, on ją jednak przekonuje, żeby z nim została, także taki bardzo fajny, taneczny, śmiesznie napisany storytelling miłosny, fajna rzecz. Drugi numer, który musi się tutaj znaleźć, to jest Kid Ink Time of Your Life. To jest płyta Kid Inka, jak ona się nazywa? Up and Away chyba. I numer jest jakby o tyle ważny, że tak naprawdę gdzieś tam od tej płyty i od tego numeru zaczęła się taka moja mocna zajawka na New School, że wcześniej to było takie, że coś tam wiedziałem, że dzwonię, ale nie wiedziałem w którym kościele, a tutaj od tego jakby zaczęła się mocna zajawka, grzebanie z autotunem i tak dalej. Zresztą myślę, że mocno to słychać jakoś tam w nagraniach SB Mafii gdzieś tam 2012, 13, 14. To było takie mocno inspirowane Kiddingiem. Także, a potem zresztą zrobiliśmy z tego Olejmy Jutro 2, taki robiliśmy z tego Mishmash Remix, także taki fajny numer. All around the world, but if you ain't fucking hell, then I don't know what you're doing. I see, you ain't gotta drink. Trzeci numer, który chciałem tutaj wrzucić, to stwierdziłem, że muszę jakiś polski rapowy. No i tak pomyślałem sobie, że tak klasycznie pewnie w ogóle pierwsze numery, których słuchałem, to był jakiś Kaliber, Trzycha i tak dalej, ale one nie były dla mnie aż tak ważne, w sensie podobał mi się rytm, podobał mi się jakby sam klimat, ale nie wczuwałem się w słowa, w ogóle ich nie rozumiałem na początku. A to co jakby pierwszy numer taki, że naprawdę do mnie trafił i cała płyta, która trafiła jakby w mój nastrój i jakby mogłem się identyfikować, jakby cała magia hip-hopu zadziałała, to był numer To Samo z płyty PZ Nun, muzyka poważna, którą w ogóle uważam za maksymalny sztos. I tam jest jakiś taki wers, zdałeś w szkole dziś ostatni egzamin i zawsze sobie myślałem, że chciałbym zdać ten ostatni egzamin. I tak naprawdę od wtedy zacząłem się tak jakby wgłębiać w teksty, słuchać tego tak na takiej pełnej wczutce, jakby jako świadomy słuchacz. Także PZ Nun to samo. Mijają lata, wciąż o tym samym miejscu gadam. To patrzy mnie jak napal, nawet kiedy słyszę brawa. Ten rok jest gorszy, chudszy, coraz mniej forsy dla nas. Poprzednia płyta jeszcze... Kolejny numer, którego nie mogło tutaj zabraknąć, to w ogóle dość nietypowa pozycja. To jest kawałek Burial, bądź w zasadzie Burial, bo to gość z Anglii. Archangel. To jest zupełnie instrumentalna produkcja. Ale mega mi się podoba, tam są takie wykręcone jakieś od tyłu wokale, basy, w ogóle gość robił, co ciekawe, na całej tej płycie Untrue bębny od odgłosów z gier FPP, jakieś takie strzały, wybuchy i tak dalej, więc tam no, to tak w ogóle wykręcona pozycja, że powstał od tego taki nurt, który tam niektórzy mówią na to, że to jest Burial Step tak zwany. No w ogóle bardzo wizjonerski gość i inspiracja na pewno dla wielu producentów. Mega mi się podobał ten numer, dużo czasu jakby z nim spędziłem w samochodzie, pijąc piwo z kolegami, nie wiem, ten numer zawsze mi jakoś towarzyszył i do dzisiaj lubię do niego wrócić. I otworzył mi tak naprawdę głowę na jakieś takie alternatywne rzeczy, więc nie mogło go zabraknąć. Ostatni numer, którego też nie mogło tutaj zabraknąć, to jest numer Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza. Pewnie większość osób zna ten numer, ale ja lubię jego historię jakby, bo w ogóle śledziłem Mike'a Posnera
i o, ta piątka to już nie taka szybka, ale jadę. Mike Posner generalnie, jak wychodził ten numer, to na początku wyszedł w wersji akustycznej i zdobył jakąś turbo małą popularność, że tam rzędu, nie wiem, 500 tysięcy wyświetleń na YouTubie i wyglądało na to, że kariera Mike'a Posnera dobiega końca i zupełnie jakimś zbiegiem dziwnych przypadków ten numer został zremiksowany przez norweskich producentów Seb i ten numer stał się jakimś tam hitem w Norwegii, Finlandii, potem w Anglii, Europie i potem w Stanach. No i co wydarzyło się potem? No to już wszyscy wiedzą, że jakby ten numer pewnie większość z tutaj z oglądających zna, że stał się jakimś mega hitem, ma już prawie miliard wyświetleń na YouTubie po tym remiksie i w ogóle zreaktywował karierę Mike'a Posnera i wrzucił go gdzieś na bardzo wysokie tory. Więc fajny w ogóle jakby przypadek tutaj zadziałał, że coś takiego się wydarzyło i jakby ten numer jest w ogóle zajebiście napisany, bo on w tym numerze, żeby było jeszcze bardziej przewrotnie, nawija o tym, że nie jest już gwiazdą i dzięki temu numerowi ponownie stał się gwiazdą. Więc w ogóle bardzo fajny numer, od początku mi się podobał, zajebista historia za nim stoi i mega. Took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something. Pozdrawiam. Cześć.